Konsola komputera. Według rejestru danych zespół badawczy wydobył fragment obcej technologii. Mamy tutaj... O matko! Zombie! Oni te wyładowania robią jak podchodzą. O matko, on na mnie idzie. Sabotujemy go. Kultyści maszyn. Naukowcy odkryli jakąś obcą technologię, która przemieniła ich w fanatyków. To są ci naukowcy? O matko! W ten sposób znalazłeś cały zespół badawczy Exogeni. To jakaś sekta, Shepard. Major mianował się ojcem Kylem i przyjął rolę duchowego lidera biotyków. Faktycznie żywcem wyjęta z koszmaru, wiecie? To mi przypomina filmy Tima Burtona. Ta planeta. Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a wy oglądacie 29 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Mass Effect Edycja Legendarna, którą przechodzę po to, żeby zdobyć w niej platynowe trofeum na poziomie trudności zabójca na konsoli PlayStation 5 i w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję związaną z tą, z tymi zaginionymi badaczami, którzy okazali się zmienieni w zombie. W te elektryczne zombie, podobne do tych, które znaleźliśmy na Eden Prime i zresztą wszystko było bardzo podobne do tego, co znaleźliśmy na Eden Prime. No i udaliśmy się do gromady Hawking Ita, gdzie czeka na nas kolonia biotyków dowodzona przez majora Kyla. On się bodajże tak nazywa. Byłego żołnierza przymierza, który jakoś tak sobie postanowił założyć sektę. Zamordował dwóch ambasadorów przymierza, którzy poszli z nim pogadać i się dogadać. No i my w tym momencie musimy wymierzyć sprawiedliwość, najlepiej nie przemocą. To jest też bardzo ważne. Zobaczymy, jak to będzie. Przy okazji już wam zapowiadam, że następny odcinek tej serii będzie odcinkiem szczególnym, ale o tym sobie opowiemy kiedy indziej. Dobra. Ruszamy w takim razie w tę stronę, którą zaznaczyłem. I już chyba się wspinałem po tych pagórkach tutaj, jechałem w tę stronę, tak, i tutaj mówiłem o tym, że Tim Burton jakby nakręcił adaptację filmową Mass Effecta, to wyglądałaby właśnie tak jak teraz na tym obrazku. Absolutnie pięknie skonstruowana planeta. Piękny widok. No i dobra. Czy już się zbliżamy do naszego celu, czy jeszcze niezbyt? Zobaczmy sobie na mapkę. Kurde, niezbyt. Jesteśmy nawet nie w połowie drogi. Nie spadaj, nie spadaj. Dobrze. Jedziemy sobie tędy. Bo nie mam pojęcia, jak to będzie później. Dobra, super. Wow. Okej, mamy jeszcze jakieś złoża nawet tutaj. To sobie je zobaczmy. A, dobra, nie, oznaczymy ich na mapie, okej. No to sru. Ło, matko, jaki straszny widok to był! Ło. O, matko. Dobra, no tutaj mamy te kolonie faktycznie. Ale pojedźmy sobie do tych złóż jeszcze. No i faktycznie są. Złoże złota. Proszę bardzo. Chwila. Już badamy. Proszę bardzo. Udało się. Elegancko skatalogowano metal ciężki. Udało ci się zbadać duże złoże złota. Wspaniale, pięknie. Ruszamy w takim razie do przodu. Tutaj do tej naszej biotycznej kolonii. No i co, wchodzimy? Nie, to tam wchodzimy, dobra. Biotycznej komuny, znaczy się. Macie tu jakieś wejście? Byłoby miło. Dobry wam. Proszę bardzo. Aktuarium. Osobom postronnym wstęp wzbroniony. Muszę pomówić z dowódcą.
To bardzo ważne. Ojciec Kyle nie chce mieć już nic do czynienia z przymierzem. Nie szukam kłopotów. Jeśli się jednak nie spotkamy, komuś stanie się krzywda. Nie pozwolimy zabrać ojca Kyle'a. On nas strzeże. Potrzebujemy go. Ktoś musi zapłacić za te morderstwa. Pozwólcie mi porozmawiać z majorem Kyle'em. Może znajdę sposób, by wydostać was z tego. Zaczekaj. Ojciec Kyle będzie z tobą rozmawiał. Idź do budynku znajdującego się na końcu kompleksu. Tam się spotkacie. Okej, czyli mam wejść tutaj, czy nie mam wejść tutaj? Major Kyle, niezbadany świat. Przedrzyj się przez enklawę, aby znaleźć majora Kyle'a i sprawdzić, czy można z nim rzeczowo porozmawiać. Okej. Zapisujemy. No i dobra. Zobaczymy, co tutaj... Jakie powitanie dla nas przygotowaliście. Tak myślałem, że tu coś będzie. Skrzynka. Musimy przejrzeć te bronie, bo kurczę... Mamy bardzo dużo różnych. I się zastanawiam, czy coś nie jest tutaj dla nas lepsze. Musimy to posprzedawać wszystko. Bo naprawdę... Okej, na razie nawałnica jest lepsza. Lepszą strzelbą jest. Okej, lecimy dalej. Pistolety. No, pistolety to tam... Spoko. Dalej, karabiny snajperskie. Też nie widzę żadnego lepszego. Okej, dobra. Ten mój klucz jest dobry. Zbroja też jest na dobrym poziomie. Lepszym niż wszystko, co mam aktualnie. No to teraz Garus, proszę bardzo. Lekki pancerz dla Turianina, który jest lepszy. Paladyn 5. Super. Tu w sumie mieliśmy średni pancerz... Aha, Fenix 4, to ja to zdjąłem teraz, dobra. Jeszcze mamy agenta, Fenixa 1, ale no... To już nie ma co tego nosić. Trzeba będzie to sprzedać po prostu. Karabin szturmowy, Tsunami. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o strzelby, to nic nowego Garus nie ma. No to teraz Vrex. O, i proszę bardzo. Mamy sztylet dla Vrexa. Świetnie. Teraz tak. Jeśli chodzi o karabiny snajperskie, no to mamy agresora 6. I to chyba wszystko w tym temacie. Nie, bo jeszcze mamy pogromcę 5. Super. No i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o wzmacniacze biotyczne, no to ten Unita 4 i tak jest najlepszy. Teraz coś dla Kroganina jeszcze. Teoretycznie ten Fenix, ale modliszka ma lepsze tarcze, więc ja bym to zostawił, ale ta Ursa rozwiewa wszelkie wątpliwości. Wow, wygląda kozacko. Teraz sobie zapiszemy. No i super, dobra, wchodzimy do budynku. Okej, nie mam złych zamiarów. Tamci z przymierza chcieli zabić ojca Kyle. Naprawdę? Nie rób nic głupiego, obserwujemy cię. Okej. Biotycy czują się tu bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że go jakoś przekonamy. Mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo punktów uroku, to by było super, jakby się udało. O, ja już się bałem, że mnie tu zaatakujecie. Czy ja mogę wam coś ukraść, żebyście się do mnie nie sapali? Chyba muszę iść na wyższe piętro. Trochę jak ta baza piratów na Shargili. Mogę was okraść, nie macie z tym problemu, widzę. No i super, że nie macie. No właśnie, na to liczyłem. Koledzy.
Dobra, skoro na razie nikt nie ma złych zamiarów, nikt nie wyciąga broni, no to co, wejdziemy sobie na pięterko. Którędyś. Tędy. Dużo was tutaj jest, kurczę, ja bym wcale nie chciał z wami zadrzeć. Więc postaramy się to załatwić jak najbardziej pokojowo. Właśnie z tego powodu. W ogóle strasznie tu cicho, żadnej muzyki, ci ludzie się nie odzywają, w ogóle chodzą jak takie roboty. Nie wiem, na ile to jest kwestia wizji artystycznej, a na ile po prostu... Okej. Kultysta biotyki. To, że jesteśmy biotykami, nie znaczy, że zasługujemy na gorsze traktowanie. Okej, a gdzie jest ten wasz, ten cały przywódca? O, Medigel wziąłem. Super. Poważne pytanie. Gdzie on jest, kurde? No tak przydałoby się jednak... Że on jednak jest tam? Albo jeszcze gdzie indziej jest jakaś droga do niego. Jezu, nie chciałem. Zamknij broń. Wszyscy zamknąć broń. Spokojnie. Control room. Super przetłumaczone. Nie, no poważnie. Zestaw techniczny mam jeszcze. Dobrze wiedzieć. Macie tutaj tego ojca Kyla, czy nie macie? Dobra, a spróbujemy wyjść i nie wejść, tylko może zobaczyć, czy nie ma celu gdzie indziej. Bo może jednak wszedłem do złego budynku. Może się tak okazać. Ale to jest niepokojąco przez tych chodzących w kółko ludzi. Naprawdę nieprzyjemnie. No bo widzę, że tutaj nic nie ma. Biotycy czują się tu bezpiecznie. No właśnie, kurde. Jak nic nie ma, no to wychodzi na to, że to w ogóle w zupełnie innym miejscu jestem, a ten control room to w ogóle jest jakiś inny cel, tak naprawdę, może się okazać. Przepraszam was za to cięcie. Zastanawiam się, gdzie my tak naprawdę mamy iść. Bo to jest po prostu jakieś niepojęte dla mnie. Otwórz dziennik. Oczywiście na przydziałach. Przedrzyj się przez enklawę, aby znaleźć majora Kyla. No to kurde... No on na bank jest tutaj. W tej enklawie. I my się mamy przedrzeć, żeby go znaleźć, ale jego tu nie ma. Przymierze wysłało zabójców, by zabić ojca Kyle. Nie możemy ufać Przymierzu. Dobra, dobra, gdzie jest ten Kyle, kurde? Ja już po prostu nie wiem, jak z wami rozmawiać. Pokazuje mi tylko control room. I tyle. Biotycy czują się tu bezpiecznie. Bardzo się cieszę. Bardzo nienaturalny głos masz, chłopie, jak na takiego kultystę. Sprzymierza chcieli zabić ojca Kyle. Wszyscy patrzą na nas jak na dziwadła, tylko dlatego, że dysponujemy biotyką. Patrzcie, jakie tutaj macie problemy społeczne przy okazji. No, naprawdę, gdzie jest ten ojciec Kyle? Czy ja mam zacząć strzelać do was wszystkich? Nie mogę normalnie. Spróbujemy jeszcze raz wyjść, ale nie widzę tego, po prostu tego nie widzę. A co ty, Wrex, robisz? Się w ogóle zaciąłeś tutaj? Chłopie. Dramat. Po prostu. Już się zdenerwowałem.
Może tam. Zaraz się okaże, że to tam. Tak. Wejdziemy do budynku. I zobaczymy. Dobra, zapiszmy sobie. O. Mamy tutaj, jak tu jest urocze, jakie roślinki posadziliście. To jednak był mój błąd, że wlazłem do tego pierwszego budynku. Dobra, postarajmy się z nim rzeczowo porozmawiać, kurczę, bo inaczej czeka nas tutaj walka wszechczasów. Tego bym wolał uniknąć. To pomieszczenie jest ewidentnie tak zaprojektowane, że może dojść do walki. No i jest ojciec Kyle. Kyle, wiem po co przyszliście. Dlaczego nie zostawicie nas w spokoju? Czy to jest głos Jacka Rosenka? Co się stało z oficerami śledczymi Przymierza? Tymi, którzy byli tu przede mną? Chcieli mnie im odebrać. Chcielibym porzucił to miejsce. Odwrócił się plecami do mojej rodziny. Bluźnili. Zginęli możliwie szybko i bezboleśnie. Nie miałem wyboru. To było konieczne w obronie moich dzieci. Tylko ja mogę ich uchronić od złego. Ale mam ciary teraz. Przepraszam, ale w ogóle jego głos tak nie pasuje do tej postaci. Ale bym sobie pograł w Wiedźmina. To jest jedyna myśl, którą mam teraz w głowie. Mam cię sprowadzić na rozkaz władz Przymierza. Nie widzisz, że to się wymyka spod kontroli? Nie rozumiesz, że niepotrzebnie ich narażasz? Szanuję to, że przybywacie pod sztandarem pokoju. Ale nie mogę zadośćuczynić prośbie. Bez ojca dzieci są bezradne. Twoi poplecznicy zabili wysłanników Przymierza. Musisz ponieść konsekwencje. Naprawdę chcesz, by cierpieli za twoje grzechy? Nie! To moja wina. Dzieci są niewinne, nieskalane. Proszę. Nie! Nie chciałem, by do tego doszło. Wybacz. Wybacz. Postępujesz słusznie, majorze. Twoje dzieci będą bezpieczne. Chodźmy. Zaczekajcie. Jeżeli moje dzieci zobaczą, że mnie zabieracie, nie pojmą tego. Zaatakują, a wy będziecie zmuszeni je wszystkie zabić. Wykazaliście błąd w moim myśleniu, komandorze. Teraz proszę, dajcie mi czas, abym im to wszystko wytłumaczył. To jedyny sposób. Proszę o godzinę. Spotkamy się przed bramą wspólnoty i wówczas się poddam, bez przemocy. Daję na to moje słowo. Zgoda. Jeżeli jednak mnie oszukasz, twoje dzieci będą za to cierpieć. Nie zdradzę cię, komandorze. Dziękuję za tę możliwość. Dowództwo Przymierza może zorganizować eskortę dla majora. Ufam, że wiesz, co robisz, Shepard. Należy wrócić na Normandię i powiadomić Przymierze o kapitulacji Kyle'a. Będą chcieli przysłać statek, żeby zabrać go do aresztu. No to wracamy. Chociaż podejrzewam, że to się jeszcze nie skończy za dobrze. Ale dobra. Major Kyle... Admirał Hackett musi zostać poinformowany o wykonaniu zadania, aby mógł wysłać grupę, która aresztuje majora Kyle'a. No to aresztujmy w takim razie, to znaczy wyjdźmy sobie stąd. Nie atakujmy żadnych tych dzieci ani nic. I tutaj wyjdziemy z budynku. Kurde, że też Jacek Rosenek dostał epizodzik w pierwszym Mass Effect'cie. No proszę, proszę, to był ten sam rok, kiedy wyszedł pierwszy Wiedźmin. Uwielbiam ten głos. O ludzie, w ogóle pograłbym w Wiedźmina. Jak skończę Mass Effecta, to biorę się za Wiedźmina. Napiszcie mi, co wy na to. Dobra. Idziemy do Mako. To jest teraz absolutnie konieczne, żeby tam iść. I wracamy na Normandię. I jak skoro wracamy na Normandię, to musimy poinformować Hacketa.
Łączę. Admirał Hackett z tej strony, komandorze. Wasz sternik właśnie przekazał raport na temat majora Kyle'a. Wysłaliśmy naszych ludzi, tak jak zaleciliście, komandorze. Zwolennicy Kyle'a rozeszli się, a sam major nie stawiał oporu. Pomożemy mu. Myślałem, że cała ta sprawa źle się skończy. Nie wiem, jak tego dokonaliście, komandorze, ale ocaliliście życie wielu osób. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Możemy opuścić ten układ. Świetnie. I teraz bardzo mnie zastanawia, nie pogranicze Keplera, nie mgławica Armstronga, to są wszystko bardzo spoko rzeczy, na pewno je sobie pozwiedzamy, natomiast bardzo interesuje mnie gromada Exodus. Mamy tutaj Asgard i Utopię. I my się Asgardem zajmiemy w kolejnym odcinku, a może jeszcze w tym. Ruszamy do innego systemu, bo słuchajcie, to jest miejsce, ten układ, w którym rozgrywa się akcja DLC Bring Down the Sky. I właśnie ta misja została też ujęta w edycji legendarnej i ją sobie w kolejnym odcinku zrobimy. Z okazji tego, że jest to odcinek 30. Mamy tutaj Arkadię. Arkadia jest niezwykle dużym ziemskim światem o atmosferze składającej się z azotu i helu. Jej paląco-gorąca powierzchnia składa się głównie z bazaltów alkalicznych, choć często występują również złoża metali. Jednak mimo iż kilka imponujących formacji kolumn bazaltowych zapewnia piękne widoki, nieprzyjazne warunki na Arkadii uniemożliwiły ekonomiczny rozwój planety. No i dziękuję bardzo. Eden Prime. O! To tu jest Eden Prime? Nie mogę na tym wylądować? Ten sielankowy, agrarny świat był jedną z pierwszych ludzkich kolonii utworzonych za przekaźnikiem masy Harona. Biosfera Eden Prime jest niezwykle dobrze przystosowana do importowania na planetę organizmów z Ziemi. Żyzna planeta przyciągnęła imigrację oraz rozwój zarówno ze strony Przymierza, jak i rozmaitych korporacji. Dziś Eden Prime jest przykładem zrównoważonego i zorganizowanego rozwoju. Ludzkość mieszka w rozsądnie wykorzystujących przestrzeń arkologiach, które wznoszą się ponad rozciągającymi się na tysiące kilometrów zielonymi polami i sadami. Okej. Okay. Wow, nie wiedziałem, że trafimy na Eden Prime jeszcze. Jest Zion też. Zion to ogromny gazowy olbrzym składający się z wodoru i helu, większy nawet od Jowisza. Mimo głębokiego leju grawitacyjnego i zabójczego promieniowania, Zion stanowi centrum niewielkiego przemysłu wydobywczego Helu 3. Powód jest prosty. Jako jedyny gazowy olbrzym w systemie Utopia, Zion jest jedynym lokalnym źródłem paliwa dla elektrowni i portów kosmicznych Eden Prime. Zion ma 112 satelitów, od pojmanych asteroid do księżyca Asphodel, który jest wystarczająco duży, by posiadać gęstą atmosferę. Super. Idziemy dalej. Nirvana i Xanadu. Okej. Mamy Nirvanę. Nirvana posiada nikłą atmosferę składającą się z ksenonu i kryptonu. Powierzchnia składa się z wodnego lodu oraz tlenków żelaza. Wokół wału równikowego znajdują się kryowulkaniczne smugi potasu. Z punktu widzenia handlu czy nauki, Nirvana nie jest zbyt interesującą planetą. We wczesnych latach 60. XXI wieku ustanowiono tam kilka geologicznych stacji badawczych, ale wszystkie zostały zamknięte z upływem lat. Przymierze utrzymuje automatyczną stację rozbijania lodu, która po cichu uzbierała dużą ilość paliwa deuterowego dla floty. Xanadu jeszcze jest? Atmosfera Xanadu składa się z metanu i argonu. Zamarznięta powierzchnia składa się głównie z potasu ze złożami wapnia. Planeta znajduje się na obrzeżach zewnętrznego systemu i nie posiada żadnych wartościowych zasobów. Nie jest więc w najmniejszym stopniu interesująca. Okej, okay. To chyba wszystko. Szkoda, że na Eden Prime nie można wylądować. To by było tyle w systemie Utopia. No to teraz asteroida X-57 w systemie Asgard. No i tak, tutaj jest ta asteroida bardzo ważna, ale tak jak mówiłem, nią się zajmiemy w kolejnym odcinku. Tutaj mamy Bor, Terra Nova, Tyr i Loki.
więc tą asteroidą zajmiemy się przy okazji. Na razie na Terra Nova sobie... Zobaczmy sobie, o. Terra Nova to planeta, która była jednym z prospektów kolonizacyjnych klasy pierwszej. Została odkryta w pierwszej fali badań przeprowadzonych przez Przymierze w 2150 roku. Stanowiła ona drugą pozasłoneczną kolonię ludzi oraz pierwszą poza przekaźnikiem masy Harona. Obecnie ma ona najliczniejszą ludność ze wszystkich kolonii Przymierza. Mimo iż planetę opasuje surowa równikowa pustynia, obszary położone bliżej biegunów charakteryzują się klimatem umiarkowanym. Tempo rozwoju było dosyć skromne, aż do momentu, gdy w latach 70. XXI wieku odkryto pokaźne złoża platyny. Ten rzadki metal jest potrzebny do niewydzielających spalin wodorowych ogniw paliwowych, które zasilają prywatne pojazdy. Jego odkrycie wywołało gorączkę platyny, napływ imigrantów oraz inwestycji z całej przestrzeni Przymierza. W przeciągu ostatnich 12 lat ludność na Terra Nova zwiększyła się o 30% i wzrost ten nie zdaje się spowalniać. Faktycznie 4,4 miliona, więc całkiem nieźle. Zobaczmy Bor. Bor to ogromny wodorowo-helowy gazowy olbrzym posiadający ponad 90 księżyców. Jego uderzający koloryt wynika ze światła jonizowanego wodoru, które filtrowane jest przez wyżej położoną warstwę chmur sodu. Źródło jonizacji nie zostało potwierdzone, ale masa planety Bor równa sześciokrotnej masie Jowisza oraz wysoka temperatura sugerują, że może ona być małym brązowym karłem, czyli dużym gazowym olbrzymem, który zyskał niemal wystarczająco masy, by rozpalić się w małą gwiazdę. Wprawdzie głęboki lej grawitacyjny planety Bor sprawia, że przedsięwzięcia wydobywcze są trudne, ale jest to jedyny gazowy olbrzym w systemie. Bardzo zdanie nie po polsku, jeszcze raz wam to przeczytam. Wprawdzie głęboki lej grawitacyjny planety Bor sprawia, że przedsięwzięcia wydobywcze są trudne, ale jest to jedyny gazowy olbrzym w systemie. Powinno być bez tego ale. Prace wydobywcze są opłacalne, gdyż wodór potrzebny jest dla lokalnego przemysłu ogniw paliwowych, zaś zapotrzebowanie na paliwo Hel-3 dla silników fuzyjnych nigdy nie słabnie. Okej. Okay. Teraz jeszcze Tyr. Kurde, nic tu nie ma. Żadnych złóż ciekawych. W sumie logiczne, bo tutaj jest dużo ludzi, to już wszystko wyeksploatowane. Tyr jest kompozycyjnie podobny do Ziemi, jednak leży ponad 4 jednostki astronomiczne od Asgardu i posiada atmosferę składającą się głównie z azotu i etanu. Wprawdzie Tyr może być potencjalnie terraformowany, ale obecność w tym samym systemie nadającej się do zamieszkania planety Terra Nova sprawiła, że Tyr odgrywa poboczną rolę. Niemal 100 korporacji, ludzkich jak i obcych, wzniosła ogromne, zdalnie sterowane instalacje wydobywcze, rafinerie oraz manufaktury na powierzchni planety Tyr. W połączeniu ze złożami platyny na Terra Nova produkowane zasoby napędzają rozwój lokalnych przedsiębiorstw produkujących ogniwa paliwa wodorowego. System Asgard zaopatruje w chwili obecnej niemal 4% rynku galaktycznego. Okej, i ostatnia planeta w systemie Asgard, czyli Loki. Loki to mały, skalisty świat, który nie posiada szczególnych zalet. Jedna półkula pokryta jest w większości pokrywą lodową, zaś druga urwistymi, bazaltowymi wyżynami. Nierówny i niejednolity teren sugeruje, iż starożytny kataklizm zadał tej planecie poważne szkody. Teorię tę wspiera nietypowo eliptyczna orbita, która w perygeum osiąga 6,5 jednostek astronomicznych, zaś w apogeum 7,1 jednostek astronomicznych. Skany pokrywy lodowej planety Loki ukazują sieć przecinających się podziemnych tuneli. Ponieważ niektóre spośród tych tuneli były zaskakująco regularne w swym kształcie i rozmiarze, wczesne ekspedycje szukały śladów po pracach wydobywczych, jednak wywnioskowano, że tunele powstały w wyniku procesów naturalnych. Rzadka atmosfera planety Loki składa się głównie z kryptonu i ksenonu. Gdy planeta osiąga perygeum, zamarznięte trój i dwutlenki siarki mogą parować i tworzyć chmury nad półkulą od strony Asgardu. Okej. Wychodzimy stąd, na razie się nie będziemy zajmować tą asteroidą, i tak znajdujemy się w dobrym systemie, jesteśmy na właściwym miejscu. Mamy nowy wpis do dziennika. Nie mam pojęcia dlaczego. Chyba przez Hacketa. Tak, bo Major Kyle. Udało ci się skłonić Majora Kyle'a do pokojowego poddania się. Teraz stanie przed Trybunałem Wojskowym, jednak wiele istnień, włączając w to jego, zostało dzięki tobie uratowanych. Ja wiem. Słuchajcie, trochę nam zostało do poziomu 15.
Ale mamy, patrzcie, ile idealisty. Dawno tu nie zaglądałem pod tym kątem. Czy ja mogę pogadać jeszcze z moją załogą? W sumie to nie mam pojęcia, ale fajnie by było. Użyjemy sobie tych drzwi. Albo ewentualnie im jeszcze dobiorę wyposażenie. Szkoda, że kajdana z nami nie było w biotycznej kolonii. To by pasowało. Wyposażymy was wszystkich. Najpierw wyposażę siebie. Chociaż ja już chyba wszystko mam. Tak. Tutaj widzę, że te strzelby to generalnie wszystkie mam. Wszystkie bronie mam na dobrym poziomie. Dobra. W takim razie wyposażamy Liarę. Wzmacniacz bytyczny nie ma co, a może zbroja? Bo ona lekkie pancerze dla człowieka przyjmuje. A zobaczmy, czy nie ma czegoś, co by jej ewentualnie się przydało. Nie. Predator jest dobry. Niepotrzebnie wychodziłem. Karabiny szturmowe. No jest tsunami, ale wiecie co? W karabin szturmowy to ja bym bardziej wyposażył Ashley jednak. Ona jest bardziej potrzebna, jeśli chodzi o bronię. Więc tak. Jeśli chodzi o strzelby, no to tutaj zdecydowanie Sejmitar albo Tornado. Ale jednak Sejmitar. Pistolet. Matko, jaki ty masz kiepski pistolet, moja droga. Sztylet. Karabin snajperski też po prostu. Agresor szóstka najlepszy chyba. I czy jest jakiś pancerz dla ciebie, który możesz założyć? Możesz zakładać średnie pancerze dla ludzi. Dobra, najpierw zobaczmy ten gladiator. Nice. Fajnie wygląda. Wyzwoliciel też. No, okej. Okay. Ten gladiator jest najlepszy w takim razie. To co, Ashley można uznać za wyposażoną? Tak. No to teraz kajdan. Groza, karabin snajperski. Albo Mściciel 5 jednak. Karabin szturmowy, przepraszam. Ale jeszcze jest tsunami, okej. Okay. Tutaj jeśli chodzi o strzelbę, to też Sejmitar. Pistolet też ci musimy dać, kurde, jakiś porządny, bo po prostu dramat, żądło dostaniesz. Karabin snajperski, agresor 5. Dawno nie miałem do czynienia z kajdanem. Tutaj teoretycznie możemy te unite 4 mu założyć jako wzmacniacz biotyczny. No i zobaczmy pancerze. Ten badacz 4 już jest lepszym lekkim pancerzem. A zobaczymy, co jest dalej. Teoretycznie gladiator, Onyx, Skorpion. Gladiator chyba najlepszy. Aczkolwiek... Nie, bo Skorpion ma lepsze tarcze. No właśnie. Garus. Garus chyba wyposażony, bo z nami na misję jeździł. Tak. To samo w Rex, jeszcze Tali. Damy jej pogromcę, karabin snajperski. I co jeszcze? Jakiś pancerz dla Quarianina by się przydał. Bo na razie to ona nic nie ma. Dobra. Groza 5 jest troszeczkę lepszym karabinem szturmowym. Ale tutaj Mściciel 5 też robi robotę. Ewentualnie Raptor 4. No. Zobaczmy teraz tak. Tornado 5, strzelba, ale zobaczmy, czy nie ma lepszej gdzieś. Nie, już widzę, że nie. Tutaj teoretycznie żądło albo ostrze mogłaby dostać. A spróbujmy z tym Rajku. A co? No i dobra. To tyle.
W tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Następnym razem zrobimy sobie tę misję z asteroidą, z DLC. Jeśli ten odcinek się Wam podobał, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z Wami w odcinku, słuchajcie, 30. Okrągłym. Tak, wielka chwila nadeszła. Nadejdzie w sumie dopiero. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.